Cześć, witajcie. Dzisiaj Alfa Romeo Giulia, zapraszam. Prezentowany egzemplarz został wyprodukowany w roku 2021. Jest to już po pierwszym lifcie samochodzik. Przypłynął zza wielkiej wody pod maską 2.0 turbo 280 koni, czyli pierwszy poniżej quadrifoglio. Filmy o takich samochodach u mnie na kanale już się znajdują, ale jak usłyszałem od Jacka, że znów jest Alfa i znów mogę zrobić recenzję, to jak najbardziej tak, bo 280 po lifcie jeszcze nie robiłem. A jak wiadomo, na widok Giulii czy Stelvio zawsze szybciej bije serducho, stąd ta recenzja. Prezentowany egzemplarz odpycha się na 18 w rozmiarze 225x45. Piękny wzór alufelg, zacisk hamulcowy z logo Alfa Romeo, czarny. Ładnie to wszystko się prezentuje. Ta konkretna sztuka odpycha się z czterech papci. Zawsze powtarzam, że design to rzecz gustu, ale linia Alf, Giulii czy Stelvio jest po prostu boska. Zarówno z przodu, jak i z tyłu ten samochód prezentuje się świetnie. Informacja, z jakim egzemplarzem mamy do czynienia. Q4 z tej strony, z prawej strony Giulia jest po prostu prześliczna. O mamma mia! 2 litry turbo, 280 koni, 400 Nm dostępnych już od 2250 obrotów na minutę. Czerwone logo Alfy, dosyć mocno to upakowane, a przecież tu jeszcze 2.9 quadrifoglio wchodzi, którą nigdy nie miałem okazji jechać i chętnie bym pojeździł, ale jestem również szczęśliwy, jak mogę pojeździć 280 i moja prywatna wycieczka siłowniki w mechanizmie podnoszenia maski, czyli to, co osobiście lubię. Kufer w Alfie jest 480 litrów i to wszystkie informacje na temat kufra. Zapasówki brak. Po co w Alfie kufer, jak chcesz siedzieć za kierownicą i rozkoszować się jazdą, a jak już zabierzesz swoje dzieci, to dwie walizki tu wepchniesz i to wszystko na temat kufra. Od spodu błysk, jak to praktycznie w nowym aucie, samochód dopiero 2 lata. Dyfer suchy, no ale tak to musi być. Tutaj nic nie pokorodowane, nawet najmniejszego nalotu rdzawego. Przy takim przebiegu zresztą to byłoby dziwota, żeby cokolwiek tu się mogło złego już przytrafić, w sensie rudej. Zawieszenie niesamowicie rozbudowane. Podwozie zabudowane dosyć mocno osłonami. Osłony termiczne w stanie fabrycznym. Cały blok napędowy na tyle, na ile można tutaj dojrzeć, a tutaj spod tej osłony troszkę idzie zobaczyć. To wszystko jest idealnie suche, czyste, nawet nieprzykurzone. Wnętrze tego egzemplarza finezyjne. Świetna beżowa skórka, cała w ogóle beżowa tapicerka, dywany, to wszystko perfekcja. Podobno w Stanach to była najwyższa wersja, jeśli chodzi o skórzaną tapicerkę, to właśnie ta z tego egzemplarza była w najwyższej specyfikacji. Ekstra skóra, tak to w tej amerykańskiej specyfikacji się nazywało, z tłumaczenia. Alfaholicy pewnie poprawią mnie w komentarzach, jeżeli nie mam racji, no ale to jest auto ze Stanów. One wychodziły w trochę innych specyfikacjach. Tu schowek taki niewielki, miękko wyściołany. Kierownica idealnie leży w dłoniach. Start, wiadomo, w tym miejscu. Wielofunkcyjna, u dołu spłaszczona. To wszystko jest tu świetnie wykonane, idealnie mięciutkie, ze skóry, super przeszyte. To jest drewno, a nie imitacja. Tu wszystko jest mięciutkie, boki mięciutkie. Tutaj spójrzcie, tu się po lifcie niewiele zmieniło. Włoska flaga, z tego co pamiętam, gdzieś w trochę innym miejscu jest przycisk hamulca ręcznego. Kosmetyczne zmiany w tym pierwszym lifcie, schowek. Dosyć głęboki, miękko wyściołany, bok mega, drewienko mega. Tu jest ładowarka indukcyjna, w tym miejscu kontroler, schowek średniej głębokości, ale podgumowany z takim logo Alfy na dole, USB-C, USB AUX. To wszystko w schowku się znajduje. Fajne to miejsce na ładowarkę indukcyjną, przeważnie są tutaj. Ci mam na myśli Włosi, zrobili w tym miejscu, ci Włosi. Nie, nie lepiej to zabrzmiało, ale niech tak zostanie. Fajne rozwiązanie, dwa uchwyty na kubki w tym miejscu. Tu jeszcze taka półeczka z przodu, na przykład na okulary, również podgumowana. I tutaj jeszcze jedno złącze, jak widzicie, się znajduje. No i 12-woltowe w tym miejscu. Fotel wręcz rozpieszcza moje 4 litery. Lekko półleżąca pozycja, nie do końca ergonomiczna. Miejsca w pierwszym rzędzie pod dostatkiem, nie haczę kolanem. Dach szklany, jak widać, a głową również nie chatrzę. Tu jest wielokonturowa możliwość regulacji tego fotela, w pełni elektryczna. Nagłośnienie w tym konkretnym egzemplarzu Harman Kardon. I tutaj wszystko finezyjnie wykonane. Mięciutko, super przeszyte drewienko. Tutaj mięciutka skórka. I tu również nie jest przesadnie twardo. O dziwo, bo zakładałem, że w tym miejscu będzie twardo. Niewielkich rozmiarów kieszeń w drzwiach się znajduje. I taki nieco tańszy plastik, tu gdzie sterowniki, szyby, luster. Gdy wsiądę za siebie, nie jest już tak różowo, ale stopy wsunę pod fotel. Dzięki tym wyżłobieniom w oparciu fotela kierowcy swobodnie mieszczę kolana. To wszystko to jest bajecznie mięciutkie i elegancko poprzeszywane. Z tyłu drugi szyberdach, więc ja już przy moim wzroście głowy nie mogę rozprostować, chyba że w miejscu szyberdachu, to wtedy jest ok. Dosyć duży tunel, no ale wiadomo, wał tam biegnie, jakoś to trzeba było zrobić. USB-C razy 2. Siedzisko tylnej kanapy podgrzewane po zewnętrznych stronach. Na środku to pewnie za bardzo się usiąść nie da.
No nie, no właśnie dzięki temu, że jest szyber dach, to nawet tu względnie mogę rozprostować głowę. I jak podzielę się miejscem na nogi, to nawet uda się usiąść, z tym, że wyprofilowanie oparcia jest takie, że nie za bardzo nadaje się na dłuższe trasy. Co tu jeszcze się znajduje? Brak przebicia do kufra, dwa uchwyty na kubki, mięciutka skórka w tym podłokietniku. Ale spójrzcie, jak finezyjnie wykonane to oparcie, jak elegancko poprzeszywane oczywiście są misofiksy, takie niezawielkie zagłówki, ale z możliwością regulacji na szczęście. Boczek drzwi z tyłu, podobnie jak z przodu, finezyjnie wykonany, nigdzie nie szczędzili. Miód na serce każdego fana motoryzacji. Tu, jeśli chodzi o multimedia, zaszły największe zmiany, pomimo tego, że generalnie te zmiany w samochodzie wizualnie są kosmetyczne, to tu spójrzcie, o właśnie, chwilowe wykorzystanie momentu na dole, maksymalny moment 400 N, to co mówiłem. Nie chcę jej tutaj na wolnym biegu za bardzo gazować, bo nie lubię tego, nie lubię w ten sposób niszczyć samochodów, niszczyć oczywiście cudzysłów, ale wolę, że tak powiem, dawać w pedał, jak samochód jest na biegu, a nie na wolnych obrotach, ale jeszcze raz wam to zademonstruję. Lekkie pompnięcie w gaz i ponad 100 N się świeci. Całe mnóstwo systemów asystujących. Każdy możesz dowolnie konfigurować, aktywować, dezaktywować wedle własnych preferencji. W przedliftach tak bardzo rozbudowany system multimedialny nie był, w polifcie jest mega rozbudowany. I to, co osobiście lubię, kamera cofania, to akurat niewiele się zmieniło. Rzekłbym, że podobnie jak u mnie kiedyś w Tipo. Mogą z tego być alfaholicy niezadowoleni, ale tak to jest. Pamiętacie film Nic Śmiesznego? Czy ta winda jedzie w górę, a co w bok? No to tutaj oczywiście mogę jeździć palcem w bok, ale mogę równie dobrze jeździć sobie palcem w górę. I to wszystko bardzo dobrze reaguje na dotyk. I spójrzcie, ile kolejnych menu, ile kolejnych podmenu tu można wywołać. Samochód z napędem na 4 koła. Możemy sobie również śledzić rozdział mocy pomiędzy osiami. Jest to zilustrowane w taki oto sposób. Podobnie rzecz się ma z menu ustawienia. Kolejnych podmenu jest tak dużo, że każdy fan Alfy może ją dowolnie pod siebie spersonalizować i skonfigurować. Na tunelu środkowym pokrętło dobrze znanego systemu DNA, dobrze znanego wszystkim fanom Alfy. Możemy sobie tutaj zmieniać ustawienia i wtedy ładne ilustracje graficzne na wyświetlaczu nam to pokazują, w jakim aktualnie jesteśmy trybie. A z kolei zmieniając to za pomocą dotyku ekranu, to widzimy, co w danym ustawieniu, jaki parametr jest normalny, jaki jest ograniczony. AWD normalny, pedał gazu normalny, moment obrotowy silnika, ogranicznik, układ kierowniczy, komfort, skrzynia biegów, komfort. W trybie Dynamic, moment obrotowy silnika, ogranicznik off, układ kierowniczy sport, skrzynia sport, AWD sport, pedał gazu sport. All weather, AWD normalny, pedał gazu normalny, ogranicznik on, komfort, jeśli chodzi o układ kierowniczy i skrzynia biegów, komfort. Który najlepszy tryb? Nie muszę pytać, chyba fanów Alfy wiadomo, że Dynamic. Ale to wszystko tu jest perfekcyjnie wykonane. To jest Alfa Romeo. Niektórzy się śmieją z tych samochodów. Ja absolutnie się z nich nie śmieję. Uważam, że Giulia i Stelvio to są fenomenalne samochody. Do tego finezyjnie wykonane. I ten konkretny egzemplarz rzeczywiście czuje się tu we wnętrzu, jakbym siedział w jakimś Bentleyu. Tak, tak. Jeśli chodzi o spasowanie, materiały, to ona bije na głowę całą niemiecką konkurencję w tym segmencie. Nie siedziałem w tak dobrze wykonanym Audi, BMW czy Mercedesie, jak w tej Alfie. A doskonale wiecie, że recenzji na kanale BMW, Audi, Mercedesów jest mnóstwo. Panowie z Wielkiej Trójki, możecie się uczyć, jeśli chodzi o materiały, i polot i finezję, która jest w tym samochodzie. I przed nami dziury. 30 kilka na godzinę, już prawie 40, tak jak w każdym samochodzie. Wiem, że Alfa to nie jest samochód do jazdy po dziurach, no ale żeby recenzja była rzetelna, musimy to przedstawić. Powiem tak, dosyć sztywno zestrojone, aczkolwiek myślałem, że będzie jeszcze bardziej sztywno przy 280 koniach. Nie. Pewne prowadzenie po dziurach, nic w środku nie skrzypi, a produkt włoski, tak, tak, nie skrzypi nic. Cicha praca zawieszenia i dobre odfiltrowanie nierówności. Wiem, że w takim samochodzie nie warto pytać o spalanie, bo to jest Alfa i tu pieniądze nie mają znaczenia, no ale recenzja to recenzja. Spójrzcie, moje 11,2 litra, 195 km, samochód długo w użyciu, wiele rzeczy sprawdzamy, testujemy, 11,2 litra. Globalne, odkąd jeździ Jacek, 12,6 z 2037 km. No jak wiadomo, wiecie doskonale, że moja noga jest lekka. To jest akurat chwilowe. Stąd to moje jest niższe niż globalne, ale podejrzewam, że 11-12 to absolutne minimum, żeby mieć frajdę z jazdy tym samochodem. A jak trafisz gdzieś na drogi bez limitu, to na pewno nie jest w Polsce, to podejrzewam, że zrobi się 15 i 16 bez najmniejszego problemu. Prowadzi się świetnie, czy to w mieście, czy poza miastem. Muszę zwolnić, bo to jest 50. Idealnie reaguje na ruchy kierownicy, które wykonuje kierowca. Posłusznie się toczy, tak jak sobie tego życzysz.
Zresztą jak masz alfę, to cieszysz się życiem, nic poza tym, tak jak każdy alfista, banan na twarzy cały czas. Bartek, który to filmuje, przyznał, że niestety Audi A3, którym jeździ, jest gorzej wykonane niż ta alfa. No dobra, alfa Giulia to jest A4, ale nie ma to znaczenia. Jego Audi jest super wykonane, ale w konfrontacji z tą alfą poległo i to z kretesem. 8-biegowy ZDF świetnie zmienia trzymalaga, delikatna zwłoka w normalnym trybie przy ruszaniu, ale tylko i wyłącznie delikatna. Później, czy to w mieście, czy poza miastem, absolutnie się nie gubi, dobrze wyczuwa intencje kierowcy. Filmów o alfach na moim kanale sporo, stąd nie podajemy tu wszystkich szczegółów, jeśli chodzi o wnętrze, jego detale i wyposażenie. Kilka Giulii, kilka Stelvio, możecie sobie oglądać dowoli. Jeszcze taka informacja, często rozmawiam z Jarkiem i Gosią, stali widzowie pamiętają, dawno, dawno temu porównywałem Giulię i Stelvio u nich. Jest takie małżeństwo, które ma dwie alfy, świetni alfaholicy. To są takie informacje od przeciwników alfy, że dobra, alfa to emocje, kupujesz alfę serduchem, przyprawia o szybsze bicie serca, ale po dwóch, trzech miesiącach, jak już się nią objeździsz, to już te emocje opadają i jeździsz jak każdym innym samochodem. No nie, każdy alfaholik powie, że codziennie rano jak wsiadasz do alfy, to emocje gwarantowane i codziennie rano szybciej bije serducho i codziennie rano chcesz się rozkoszować kolejną trasą, która przed tobą. Do obsługi bardzo szybko można się przyzwyczaić, czy to dotykowo, czy za pomocą tego kontrolera. Działa on płynnie, bez żadnej zawiechy, zwłoki, laga, jak to niektórzy mówią. Wszystko jest czytelne. Po kilkunastu minutach każdy może się przyzwyczaić do tego menu, które obsługuje. Na pytanie, czy alfy się psują, te nowe, mam na myśli oczywiście Giulia i Stelvio, bo zawsze ten duet mam gdzieś tam z tyłu głowy, to nie odpowiem, bo wszystkie alfy, których recenzje robiłem, miały zawsze niskie przebiegi. Ta ma 18 tysięcy przejechane i 2 lata, więc ona się absolutnie nie psuła. Żadnych śladów historii serwisowej poza normalną obsługą w tym samochodzie, jak dotychczas, nie było w Stanach. Co jest przy większych przebiegach, nie wiem. Czekam, może ktoś mi kiedyś przedstawi do recenzji jakąś alfę z dużym przebiegiem. Chętnie taką recenzję zrobię. Tak samo jak nie mogę się doczekać ani Giulii, ani Stelvio w wersji Quadrifoglio. Chętnie bym taką recenzję zrobił, no jak na razie nie udaje mi się. Robiłem wielokrotnie 200 czy 280, a Quadrifoglio nie mogę się doczekać. Taka jeszcze ciekawostka, w tym konkretnym egzemplarzu nie ma łopatek do zmiany biegów tutaj za kierownicą. To jest podobno jakaś wersja luksusowa z rynku amerykańskiego, a te luksusowe wersje nie miały łopatek. Czy to jest prawda, czy nie, to nie potrafię odpowiedzieć, tak mi mówi właściciel, a on dużo wie o swojej alfie, ale alfaholicy myślę, że w komentarzach dorzucą coś od siebie, żeby tą sprawę mi wyklarować. Ale to, co najważniejsze w alfie, to drogi z dużym limitem prędkości, bo jak wiadomo, u nas bez limitu nie ma. Właśnie wjeżdżamy na drogę S11, czyli pokaz dynamiki 50-120, na razie w trybie normal. Jeszcze tylko małą chwilkę. O właśnie, już zmieniam pas ruchu, pedał w podłogę. No to jest właśnie to Dolce Vita. Co się musi dziać w Quadrifoglio, jak 280 dosłownie wystrzeliła w normalu do przodu? To był po prostu wystrzał. Zrobiłem kickdown i samochód się zerwał ze smyczy. Fenomenalny start. Nic, tylko szum powietrza. Ja już milknę. ...62 średnio, widzieliście różne wskazania, ale są spore podmuchy wiatru. Jak ten wiatr dmuchał, to był po prostu świst, stąd podbijało na tym prostym sonometrze większe wartości, ale powiem wam, że w tym samochodzie jest idealnie cichutko, a mogłoby być głośno, przecież każdy chce, żeby w alfie było głośno. Świetnie się prowadzi również na SC, gwałtowne ruchy kierownicy, wychyły minimalne, a prowadzenie mega posłuszne. A gdy tylko chcesz się rozkoszować jazdą, to delikatny gaz. Dosłownie muskasz pedał gazu, bo ten samochód jest strasznie wyrywny przy każdej prędkości obrotowej. I spójrzcie, 115, o, 120 i niecałe 2000 obrotów na obrotomierzu. Poezja. Lekko odpuścisz. Pedał w podłogę i od razu wystrzał pod czerwoną skalę. Bajeczny samochód. No ale nie możemy zrobić jeszcze jednego kickdownu, przecież musimy go zrobić w trybie Dynamic. No właśnie, jeszcze jeden kickdown. To, co on zrobił w normalu, było fenomenalne. Ciekawy jestem, jak się zachowa w Dynamicu 50 i za małą chwilę pokaz 50-120. Proszę bardzo. No subiektywnie powiem, że nieznacznie lepiej. Tego tak w czasie jazdy samochodem za bardzo nie wyczujesz. Kopnął się moim zdaniem troszkę lepiej, ale wcale nie musisz na co dzień jeździć w Dynamiku. W normalu jedziesz i już jest banan na twarzy. Ten samochód po prostu torpeduje się do przodu, wręcz eksplozja mocy. Jak się nie cieszyć z jazdy Alfą? No to jest
miód na moje serce. Spójrzcie, jak przy kickdownie zachowuje się wykorzystanie momentu obrotowego. Kickdown. No tak, powiedzmy przy maksymalnym kickdownie i tak do czterech padnie. Doszedł, ale wierzcie mi, że robiliśmy kilka prób i udawało mi się w dwóch czy trzech próbach dojść do 400. Dwa zdania tytułem podsumowania. Serducho szybciej bije, wysiadać się nie chce. Fenomenalny samochód, słabe punkty, brak. Tymczasem my musimy się szybko przemieszczać w kierunku właściciela, bo kończy się paliwo, a nie chcielibyśmy tankować. Dziękuję za uwagę, Jacek, dziękuję za ten fenomenalny samochód i do następnego, cześć.